Nie ma jest ich dużo. Dobra, szybko pójdzie. Shotgun na demony. No dobra. Siema wszystkim, z tej strony Pumba i witam w kolejnym epizodzie Meteor Repka, w którym z kolei to już jest pomiędzy Bogiem a Michałem Dudą, w jakiej kolejności to robi i będzie wrzucał, więc nie mam bladego pojęcia. Ale tak czy ówdzie, w tym epizodzie mamy, na obroty bierzemy Crazy'ego. Siema. Siema. I już standardowo będziemy zadawać mu pytanka. Pytanek tym razem nie ma za dużo, z czego się cieszę, bo jest ładna pogoda i chcę iść na zewnątrz, a nie nagrywać podcasty cały dzień. Zanim zaczniemy z mięsem epizodu, to przypominamy o zapoznaniu się z ofertą naszego sponsora Hegemon Shop. Linki wszystkie do naszych sponsorów znajdziecie jak zwykle w opisie. No i jeśli będziecie coś od nich szczególnie zamawiać, to przypominamy o używaniu naszego linku afiliacyjnego, dzięki któremu, jeśli dokonujecie zakupów właśnie w Hegemonie, to część tego, co zakupicie, idzie prosto na konto reprezentacji. Dodatkowo przypominamy o ofercie War Tiles. Jeśli będziecie potrzebowali jakichś znaczników, szczególnie, że 10. edycja się zbliża, to też zachęcamy do skorzystania właśnie z tej oferty, bo te znaczniki są bardzo dobre i bardzo super. Jak już mamy to, to myślę, że możemy zacząć. Zaczniemy w ogóle, bardzo mi się podoba, że zaczniemy od bardzo pytań na temat czterdziestkowy. Myślę, że to jest dobre kolejne. Nie, no nie. Więc pytanie numer jeden. Skąd taka celność na dual beret? O, to jest dobre pytanie. To jest bardzo dobre. A otóż nie wiem, ale się domyślam. Gdyż jestem starym dziadem, więc mogę kliknąć lewy na myszce i liczyć, że coś może zabije. Dual beretki nie mają dużego tego odrzutu? Ja nie pamiętam, jak się grało dual beretkami. Nie wiem, czy kiedy mają. Mają. Dlatego dość często generalnie celuję w ziemię i lecą heady jakimś cudem. A, to tak jak trochę takie granie kałacha na full auto, tak? Troszkę tak. Okej, okay. Dobra. To jest ciekawe. Muszę kiedyś z wami znowu pograć tego CS-ka, bo mnie trochę nęcicie tam, jak widzę. Ale już jeszcze 2 tygodnie, więc zapraszamy. No właśnie. Z jednej strony czekam na tego CS-a 2.0, a z drugiej strony... Trochę się boję, że jestem starym dziadem już teraz i jak Neraden przyjdzie, to mnie będzie jebał za to, że nic nie trafią. Nie. Akurat Neraden karuje. Dobra, mi się teamie 18-latka. Dobrze. Można go ewentualnie, jeżeli pójdzie bardzo źle, to go skopijemy, bo ma starszego brata, bliźniaka. O, naprawdę? Tak, starszego 14 minut. Co się dowiedziałem wczoraj, więc o, jest nadzieja. Spouse w ogóle tutaj. To ciekawe. Dobrze. To może jeszcze skorzystam z okazji, jak czekamy na nową edycję i dalej wszyscy mamy sezon ogórkowy. No nie. Kolejne no. Pytanie. Czy zacząłeś brać regularnie witaminy po ostatnim WTC? Próbuję, ale idzie ciężko. Niestety. Nie pamiętam. Nie mam niestety generalnie głowy, jeżeli chodzi o branie jakichś takich, nie wiem, leków takich zwyczajnych, że tak to określę. Wiem, o co chodzi, ale ja ci mogę ten. Jak potrzebujesz, to ja ostatnio właśnie zacząłem regularnie brać witaminki, więc ci mogę za każdym razem przypominać. Już mam 2 osoby, którym regularnie, codziennie wysyłam wiadomość, żeby wzięły witaminy. Więc może być trzecie. To nie jest głupie w sumie. No, to ja polecam serdecznie. Mówię, mam już 2 osoby na liście mailowej. Na zasadzie za każdym razem, jak ja biorę witamin, to wysyłam im wiadomość, żeby też wzięły. Więc jakby co, to nie ma problemu. Okay, a może się przydać. Jak umrę przez te witaminy, to przez ciebie. Zachorujesz przez te witaminy. Na bank. Tak będzie. Dostanę tą witaminozę, że jak się tam nazywa. Mówię. Myślę, że biorąc pod uwagę wydarzenia przed ostatnim WTC, przyda ci się odporność zwiększona. Albo tak jak już mówiłem wcześniej, wsadzimy cię do takiego wielkiego balonu, co są takie kulki, co się turla ludzi w środku, z góry na przykład. Będziesz tam siedział przez 2 tygodnie. Chciałbym, tylko poproszę laptopa, który by uciągnął TTS-a. Będziesz tam siedział. Będziemy cię karmili przez słomkę, albo dawali jakieś szejki proteinowe. To nie brzmi najgorzej. Będziesz przynajmniej niebezpieczny. No nie będzie chyba aż takiej tragedii. Oby.
Łoby. Już i tak generalnie już z Mają zapowiedzieliśmy, że nigdzie nie wychodzimy przez te 2 tygodnie przed. Nie będzie grilla u cioci? Nie, nie będzie grilla u cioci. Nie ma opcji. Nawet jak tam, nie wiem, tam chyba Krucher coś tam też wspominał, że mogę do niego wpaść przed Euro, to stwierdziłem, że nie będę ryzykował. Nie no, zobaczymy jeszcze jak to będzie. No, ale nawiązując do tego samego pytania, czy zaszczepiłeś się dawką przypominającą? Może jeszcze jest czas. Może należy. A nie są te długie płatne? Nie, na bank. Nie wiem. Żeby to było jasne, nie mam bladego pojęcia, ale nie są. Już nie wiem w sumie. Nie, że teraz to ciężko chyba generalnie jakoś tak mocno złapać COVID-a. No, nie wiem. W sensie, no, może zawsze coś złapać, nie? Ale czy to będzie to samo, to nie wiem. No, tak czy siak generalnie wolałbym znowu nie umierać, jak to było w zeszłym roku, bo było ciężko. No, więc może należy jeszcze pomyśleć. Jeszcze jest czas, żeby się walnąć. Najwyżej. Żeby nie było jak w zeszłym roku, że znowu będę musiał umierający pisać generalnie na komputerze całego gajda. W takim razie kolejne pytanie trochę z tego samego tematu. Jakbyś mógł opisać, co się działo w twojej głowie podczas poprzedniego WTC i czy udało ci się jakoś wspierać naszą rybkę z home office? Jeśli tak, to jak? O. To jest w sumie generalnie dobre pytanie, bo no, nie było generalnie lekko, tak? No, jednak jak się przygotowywał przez dobre 2 lata, w sumie jakby nie patrzeć na to, żeby w końcu pojechać, no bo nie było generalnie euro w ogóle przez pandemię. A jak już się w końcu dostało, no to było takie, że no zajebiście generalnie, lećmy, tak? A potem no niestety życie stwierdziło i grill u cioci, że no, nie ma opcji, niestety. No i była generalnie straszna załamka w momencie, kiedy tyfus stwierdził, że żebym generalnie lepiej nie jechał, no bo też w sumie jakby nie patrzyć z tego, co opowiadałeś, no to był bardzo duży zaduch tam w tej sali, znaczy hali w sumie. Więc no był tak zdecydowanie, w sensie to było takie naprawdę odczuwalne. Tak, więc przypuszczam, że jakbym faktycznie generalnie poleciał i bym jakiś przeszedł ten lot, przeszedł generalnie przez te bramki i tym podobne, to przypuszczam, że podczas trzeciej gry w piątek to byście mnie musieli zaciągać do hotelu. Więc akurat z jednej strony generalnie to niestety była dobra decyzja, żeby zostać, ale z drugiej strony z perspektywy teamu, no nie było to nic takiego fajnego, w szczególności tak z perspektywy na ostatnią chwilę, no bo to jakaś tak kompletnie wyjebało, no dzień przed lotem tak naprawdę. No to było co, we wtorek? Albo dosłownie, wiesz, chyba leciliśmy w czwartek, jak dobrze pamiętam. Tak, w czwartek. Ostateczna decyzja, że nie jedziesz, to była wtorek albo środa. Środa, z tego co pamiętam, bo chyba jeszcze wtedy robiłem test właśnie na COVID-a, tak na zasadzie na CITO pod tytułem dzwoniłem do dowolnych generalnie jakichś takich tych ośrodków, nawet jakichś prywatnych, się pytałem, na kiedy dostanę wyniki, no to babki mówiły tak, no minimum 24 godziny, takie, no nie ma tyle czasu, także no trzeba było generalnie zapłacić sumę, która niestety nie była zadowalająca. Ale no jak się potwierdziło niestety, że to COVID, no to uznaliśmy, że nie ma opcji, żeby generalnie się jakoś bardziej nie narażać. No i wtedy też tyfus generalnie wskoczył na moje miejsce, co spowodowało to tym, że no niestety generalnie trochę pocierpiał na tym wyjeździe, zamiast że tak tylko się dobrze się bawić. Bo jednak generalnie ogarnianie i kapitanowania i też drukarek pod kątem generalnie grania w teamie, no jest ciężkie bardzo i nie wątpię, że to było znacznie bardzo duże generalnie wyzwanie dla niego. Więc z mojej strony starałem się po prostu jak najwięcej przekazać swoich informacji, jakie generalnie posiadałem na przestrzeni tego ostatniego okresu, gdzie regularnie generalnie ćwiczyliśmy i się przygotowywaliśmy pod kątem paringów, stołów i tym podobne, no bo z tego co pamiętam, to drukarkę wybraliśmy, żeby był tak naprawdę jako taki safe pick pod tytułem wybierasz sobie stół, grasz na cokolwiek, ugrywasz to 8-10 punktów max. No tak było. Pamiętam, że tak mina w ogóle z drukarkami, że one się spisują teraz w takiej roli zamiast hitera, to chyba wyszło właśnie z Pragi czy coś takiego, kiedy przez przypadek stałeś się defenderem praktycznie w każdym paringu. Tak, no i to wymagało tak naprawdę, no niestety
wiedzy najbardziej generalnie o stołach, gdzie na każdą armię no de facto ten stół był zupełnie inny. W szczególności, że w tamtej wmecie, no to co, były siostry, Riki, a co tam jeszcze wtedy grało? Tyry, tyry. Tyry w każdym teamie, siostry w każdym teamie, trochę Blood Angeli. Co jeszcze było? No ogólnie generalnie tych Nightmare rozp, trochę na pewno. tak, tych rozp generalnie było bardzo dużo Herlaki. i jeszcze herlaczki były, Chociażby. tak, i te też były. No ogólnie generalnie bardzo dużo było armii i złożeń generalnie tych armii też było bardzo dużo. Jak my rozkminiliśmy tyry i dosłownie kręciliśmy się generalnie jak młyn, no to koniec końców jak patrzyliśmy na te listy, no to były zupełnie inne w każdym teamie, więc tak, akurat niestety generalnie nie pomagało w kontekście przekazywania informacji pod tym, no to są tyry, generalnie grasz taki, tak, wybierz taki, taki stół. No niestety, nawet jakbym chciał generalnie, żeby to tak wyglądało, to już jakaś lekka zmiana sprawiała, że na przykład, nie wiem, grałeś na tyranidy i się okazywało, że na przykład chłop nie miał tyranta z Obliteraxem, no to już robiło się znacznie prościej. Więc to były generalnie takie mankamenty, które sprawiały, że musiałem na przykład w adnotacji generalnie do szacowań, musiałem generalnie dodać, że muszę zagrać mniej więcej tak i tak, a postarać się generalnie spuszczować w taki, taki sposób, ewentualnie jeżeli stanie się coś takiego, to po prostu, żeby nie grać zbyt na przykład agresywnie, no bo to by generuje też trochę problem z tymi drukarkami, że wtedy bardzo mocno grało generalnie te siostry, które miały Arm of Contempt. I w momencie, kiedykolwiek wcześniej drukarki grały na siostry, no to się okazywało, że no to było całkiem easy do grania. Właśnie nie było generalnie jakoś tak turbo łatwo, żeby nie było, ale też nie było jakoś tak bardzo ciężko. W momencie, kiedy generalnie weszły te zmiany tam w czerwcu, maju, no nie wiem, chyba jakoś wtedy wszedł ten Arm of Contempt, to się nagle okazało, że te drukarki już nie zabijają tak dobrze. Już nie jest generalnie tak kolorowo. No tak. Więc to też trzeba było na przykład uwzględnić w parowaniach, że jednak to na przykład nie był jakiś taki lekko zielony, tylko na przykład żółty. No bo też w momencie generalnie, kiedy mieliśmy te butorki z tymi miraklami, to nagle się okazywało, że te grotechy po prostu parowały jak woda. Więc generalnie sobie przygotowałem takiego doka, w którym generalnie miał przedstawiony mniej więcej, co jego armia potrafiła robić, jaki miał dostęp do gemów i tak dalej, żeby nie musiał tego sprawdzać, sobie przypominać na bieżąco, tylko po prostu miał od razu taką ściągę. Plus, tak jak mówiłem, do każdego parowania na jakieś większe teamy była też przygotowana generalnie wybór stołu. No, jak już mniej więcej miałby generalnie na coś gdzieś, no to było, żeby sobie zdecydował między tymi stołami i mniej więcej jak żeby się ustawiał. Plus, jeżeli w momencie, kiedy pamiętam, że generalnie chyba na jakieś dwa teamy było tak, że nie było nie rozpisałem generalnie informacji na temat tego, na jaką armię chyba ma grać. Chyba to było chyba na tego, na Kstora, tak mi się wydaje. Salamander. Na Salamandry, tak. To i na Salamandry chyba i na Riki generalnie nie było jakichś takich największych informacji. To pamiętam, że dosłownie generalnie biegłem z sypialni do salonu, żeby tylko napisać cokolwiek i mu wysłać na privie, żeby mógł od razu sobie zajrzeć. Więc starałem się generalnie być cały czas. Dosłownie generalnie trochę można było to połączyć jak taki, nie wiem, Hindus siedzący na call center. Znaczy, ja widziałem tego doka, bo my spaliśmy z Syfusem w jednym pokoju i on wieczorami siedział nad tym dokiem jak nad Biblią. I widziałem tego doka. On był extensive i to tak mało powiedziane. W sensie to był taki guide do całej tej armii na tym konkretnym turnieju. W sensie myślę, że to było takie plug and play do stopnia, kiedy ktoś ogarniał w ogóle jak się gra w tą grę i ogarniał tą armię. To mając coś takiego do dowolnej armii, mógłbyś zagrać na bardzo dobrym poziomie. Widziałem to, naprawdę. Ten dokument był porąbany, tam było spisane wszystko. W zasadzie, na tą armię, na ten team masz wziąć ten albo ten stół, w zależności, który będziesz miał dostępny, bo nie wiadomo, czy wygrałeś rolofa, czy nie, nie? Później było tam, no, niesamowicie tam było dużo rzeczy. No to by, w sensie tak naprawdę jakby tak niestety większość parunków i tak opierała się na tym, że musieli grać bardzo defensywnie.
Bo nie mogłeś sobie niestety pozwalać na to, żeby grać zbyt agresywnie, bo okazywało się na przykład dość często u mnie w testach, że na przykład gdzieś nie dobiegałeś i nagle, nie wiem, no musieli na przykład zarzucić na tych finopainach, no ale nie możesz się spodziewać generalnie tego, że na przykład, nie wiem, zarzucić coś takiego, a musisz przynosić stabilne punkty, więc to trochę rozpiska była na tym zbudowana, bo miałeś generalnie składy bajów, które no, miały robić tego rainbreakera, więc to generalnie to działało. A że jeszcze generalnie Tyfu z tym grał, no to wykorzystywał tak naprawdę też błędy przeciwników, jak tam na przykład grał na siostrze i je dojeżdżał na przykład tam chyba w pierwszej czy drugiej grze, to wyciągnął znacznie więcej. Dobra, ten temat mamy zamknięty obficie, ale myślę, że fajnie było poruszyć to, bo mało chyba było mówione w ogóle na temat tego, jak wyglądał to jakby twój udział w poprzednim WTC, a był jak najbardziej widoczny. Jak bardzo jesteś gotowy testować nowe pomysły na 10. edycję? Chciałbym już zacząć generalnie testy. Tak naprawdę, bo mnie trochę świerzbi generalnie ręka do już grania i szukania jakichś nowych kmin i tym podobne. Jak tylko widzę takie szczątkowe informacje, to mam takie... No super, super, fajnie, że coś tam generalnie się pojawia, że są jakieś liki i tym podobne, ale no jednak generalnie to jest na przykład za mało i jak generalnie mam teraz też duży taki zapał przez te wszystkie liki i w ogóle i patrzę sobie na ten korbuk, który co prawda jest dziurawy, ale też coraz więcej pytań się pojawia pod tym, jak to faktycznie będziemy grać i tym podobne, co nieraz do ciebie piszę, że no będzie dziura, a nie generalnie granie. Tak, no jestem, wydaje mi się generalnie, że jak tylko pojawi się już tak oficjalne generalnie stwierdzenie, że dobra, gramy testy, mamy już generalnie to FAQ, które jest no niestety bardzo potrzebne do tych zasad, które wyszły wczoraj, już takie oficjalne, do 10, no to wydaje mi się, że akurat no, to będzie siedzieć po nocach i to tak dzień w dzień. No bo jednak jak początkowo myśleliśmy, że będziemy grać już tam od początku czerwca, końca maja, tak się okazuje, że niestety jeszcze czeka nas 2 tygodnie takiego siedzenia, trykania niestety. Tak, chyba jeszcze dopiero za 2 tygodnie około mają wyjść wszystkie punkty, a bez tego jednak ciężko jest przetestować realnie rozpę. W sensie będzie można pewnie, jak będą sukcesywnie wypuszczali te zasady, no to będzie można, nie wiem, tam oszacować jakąś rozpiskę, albo chociaż zacząć sobie grać na zasadzie nierównej gry, ale żeby ogarnąć sobie zasady, jak działają, nie? Ale oficjalnych testów rozp to nie ma szans, żeby na razie robić. Tak, no to jest generalnie problem znacznie większy niż się wydaje, bo nawet jak czuję generalnie grając z opakami w CS-a i coś tam mnie podpytywali, jak tam idą przygotowania, to ja mówię, no jakby szły, to byśmy teraz na przykład nie siedzieli i nie gadali i nie grali w CS-a, tak? Niestety. No, tak. No bo jakby, no nie mając całego jakby wszystkiego, naprawdę ciężko jest cokolwiek wymyślić, tak? Szczególnie kiedy mamy sytuację, w której te core rulesy są dosyć dziurawe miejscami, a przez to, że są dziurawe, to ewidentnie wymagają czasami jakiegoś faka albo interwencji, czy to ze strony GW, czy to ze strony WTC. I też w sytuacji, w której nie wiemy, czy coś zostanie załatane, to ciężko jest coś zakładać, bo to, czy na przykład założymy, że jakieś tam dziury w wykonywaniu charge zostaną załatane albo nie zostaną załatane, to fundamentalnie zmienia to, jak się gra w tą edycję. Tak, no po prostu fundamentalnie, tak? Tak, dokładnie. No, więc granie testów, gdzie zakładamy, że na przykład gramy rules as written, wszystko takie jest w corebooku, a no, wydaje się nam szczególnie, że to będzie, nie wiem, dziurawe i będzie to problematyczne granie w ten sposób, no to nagle okaże się, że później załatają to i wszystkie nasze kminy, nie wiem, jakieś myczki, które sobie wyszkoliliśmy, są o kandupy rozbić. Albo odwrotnie, zakładamy, że to załatają, a one zostaną i nagle jesteśmy z ręką w nocniku, bo my graliśmy ładnie, fajnie, intent i w ogóle, a w końcu okaże się, że można robić, co się chce. Tak, no to są właśnie generalnie te mankamenty, z którymi na przykład teraz się właśnie zderzamy. Nie ma informacji, nie jesteśmy pewni, a też, no, jak mam być szczery, generalnie lepiej nie przepalać czasu na coś, co się okaże, że na przykład nie będzie faktycznie to tak działać, będziemy grać na przykład 2 różne gry. Myślę, że
modus operandi na ten moment jest tak, że mamy regenerację i odpoczynek. A później będzie ostry bootcamp, praktycznie półtorej miesięczny, w którym no, dzień w dzień najlepiej trzeba będzie coś robić w tym, w tej materii. Będzie Wietnam i tyle. Mniej więcej. Tak, spoko. Według mnie. Pod warunkiem, że wszyscy się zaangażują tak, jak powinni, bo no, to też generalnie wyjdzie niestety bardzo mocno. Jak ktoś przyjdzie nieograny i ktoś się kogoś da złapać na jakieś zwykłe korulsy. Tak, tak. No to będzie tutaj doświadczenie jakby i ogranie i zauważanie takich myczków jest bardzo kluczowe, bo żeby się właśnie nie okazało w jakiejś grze tak, że nie zauważyliśmy czegoś, tak, że ktoś nas złapie dosłownie na jakiś korcz w zasadzie, której nie do końca rozumieliśmy, albo gdzieś tam była jeszcze jedna dziura, której nie znaleźliśmy. No i tam zrobi coś w grze, czego się nie spodziewaliśmy, a takie sytuacje często w ważnych grach mogą zakończyć taką grę, tak, kiedy czegoś nie przewidzieliśmy, co było możliwością, jaką przeciwnik miał, no i nagle coś się dzieje na stole i gra się praktycznie kończy, albo wywraca do góry nogami. Więc to jest bardzo ważne, żeby mieć to ogranie. Między wyjściem 10 edycji a WTC nie ma dużo czasu. Jak będzie dla ciebie wyglądać ten okres? Czy już zdecydowałeś, które armie chciałbyś ogrywać i skupisz się na jednej, czy chcesz dodać drużynie wachlarz możliwości? Po kolei. Zaczynając generalnie od tego pierwszego, jak będzie wyglądać. No, wydaje mi się, że jak chyba każdej osoby... Shotguna demony, tak. No ja będę tańczył sobie brimkami dookoła tych greaterów. Nie no, a na serio, no, tutaj tak jak wspominaliśmy z Pumbą, no to będzie pewnie generalnie granie generalnie non-stop. I to no, choćby generalnie, nie wiem, bolało i tym podobne, to nie ma, ale trzeba się ograć tyle. Nawet jak to będą jakieś, nie wiem, godzinne gierki, żeby tylko coś zobaczyć. No to jednak generalnie lepiej to zagrać, lepiej to zobaczyć, to podobne. Będzie jeszcze to STC, będzie pewnie ten jakieś zgrupowanie, czy jakieś inne jeszcze generalnie opcje na spotkanie, więc to na pewno trzeba będzie ten też w realu pograć, zobaczyć na stole. W szczególności jak już będzie się już miało taką wstępnie finalną klepniętą listę, no to tym bardziej. Wydaje mi się, że trzeba będzie się jakoś na przykład w realu złapać i zobaczyć, czy jednak to faktycznie śmiga. No tutaj myślę, że też chodzą w grę jakieś, nie wiem, mini zgrupowania weekendowe, czy to w Krakowie, czy tam w Wawie, czy tam chłopaki w Poznaniu, w okolicach, więc to na pewno trzeba będzie też aktywować w tę stronę. Tak, no to jak to też trochę wychodzi to, o czym na przykład nie wspominamy, jak na przykład przygotowujemy się naszym teamem krakowskim na jakiekolwiek drużynówki, że ktoś bierze jakąś nową armię czy inne jakieś gminy bardzo dzikie, które wcześniej na przykład nie grał, no i musi to zagrać generalnie w realu, żeby się nie okazało, że na przykład w ogóle nie czuje kompletnie tych modeli, albo no nie, no bo jednak generalnie na TTS-ie to jest zupełnie inaczej. W szczególności w kontekście dużych modeli, których no może być naprawdę sporo, póki co patrząc na te przecieki, które są. To prawda. No, tutaj szczególnie masz rację, że troszkę mamy przypuszczenia, że duże modele, jakieś pojazdy mogą być bardzo dobre. Więc to granie tym na TTS-ie, szczególnie z nowymi zasadami Fly, a granie no, Irily, to jest, są dwie zupełnie inne rzeczy. No to tak, to też wyjdzie w samym kontekście, na przykład jeżeli okaże się, że faktycznie ten Fly nie zostanie jakoś sfakowany, to na pewno generalnie trzeba będzie popracować na przykład nad asertywnością i umawianiem się, że Bainted na przykład chłop gdzieś tam dojdzie, tym podobne. No, na TTS-ie jest... Jego będzie bardzo trudno. Tak, bo na TTS-ie generalnie jest to bardzo łatwe do pokazania i tam mierzyć 0.1 cala, ale w realu no mimo wszystko no już idą generalnie zasięgi czasem tak horrendalnie do przodu albo do tyłu, że... No tutaj myślę, że obowiązkiem będzie też każdego gracza nosić luźne podstawki. Tak, to jest to, co generalnie Duduś ma właśnie do tych, do swoich rików. To jest coś fenomenalnego, że jak grasz generalnie takie duże modele, które mają podstawki, no to wydaje mi się, że to będzie obowiązek. Tak, żeby właśnie pokazać, że wcale się zgadzają. A często takie właśnie używanie tych podstawek to wręcz działa na korzyść gracza tych dużych modeli. Tak. No więc... też ewentualnie te, na przykład krukerowe miarki, na przykład wydają się też na przykład całkiem spoko teraz. Mm-hmm.
Jeżeli pod warunkiem nie będzie już, dajmy na to, obracania, w sensie tracenia ruchu przy obrocie, jak jest teraz. No bo też tego nie ma, nie? Więc nie wiemy w sumie generalnie, czy jak obrócisz się o 180 stopni, to stracisz ruch. Więc no tak, jak zwyczajnie. W sensie tutaj nie chcę palić, bo nie wiem, nie doczytałem tych zasad ruchu aż tak dużo, ale byłbym bardzo zdziwiony, gdyby nie było tam zapisu, że liczysz od części modelu, która przeszła najdalej. Dalej. Wydaje mi się, że nie, ale to jeszcze musiałbym sprawdzić, bo pamiętam, że generalnie coś takiego mi na pewno mignęło, że model generalnie, nie wiem czy a propos na pewno pojazdów i monsterów, ale generalnie chyba w przypadku generalnie takich mniejszych modeli to chyba mogłeś faktycznie generalnie się obracać, tak samo jak przechodzić nad tymi modelami i tym podobne, ale to nie jest generalnie 100% pewien. Okej, trzeba będzie sprawdzić. No i wiadomo, że do tego jeszcze mogą wejść przez wszelkie faka WTC. Dokładnie. No, ale... To jest okazja do zderzenia się z celebrytami z 40 z różnych krajów. Czy zwracasz na to uwagę? I czy na przykład do gry z Sieglerem podchodziłbyś tak samo jak do każdej innej? To jest w sumie dobre pytanie. Kiedyś takie trochę tricky. Bo to jest generalnie, problem generalnie grania z celebrytami jest taki, że to jest tak naprawdę, to jest taki sam case jak, nie wiem, dajmy na to, jesteś takim świeżym graczem, trafiasz na Skarka, Vlada, nie wiem, Dudę, Tyfusa i tym podobne i generalnie masz trochę takie, o kurde, dobry gracz, tak? Już ci się wydaje, że generalnie, no... Grać tym podobne, bo chłop generalnie gra lepiej, jest reprezentantem i tym podobne, no ale no, z drugiej strony generalnie to też jest tylko człowiek, tak? To nie można się jakoś tak za bardzo generalnie zamykać na to, że ktoś jest generalnie znany w internecie, no to macie, nie wiem, wyłączyć mózg czy coś takiego i się okaże, że nie wiem, że nie przyniesiesz tego, co go powinieneś. Więc to akurat na przykład generalnie bardzo dobrym przykładem było, jak w zeszłym roku grałem na Tefrata w Pradze i generalnie z tego paringu się cieszyłem, pomimo tego już plan był niestety z racji tego, że ten paring był mocno, z tego co pamiętam, mocno pomarańczowy i graliśmy do Wowora, to no, plan zakładał generalnie tego, żeby po prostu kliknąć prawym w jego deeplay i po prostu zabić te cwelfy, co niestety się nie udało, bo nie zacząłem. No ale jakoś nie myślałem generalnie nad tym pod tym kątem, że chłop generalnie ma lepszego skilla, coś takiego. No trzeba w takich sytuacjach po prostu udowadniać, że po prostu gra się swoją grę i skupia się tak na każdej innej grze, no bo to też z drugiej strony może to też porównać do takiej sytuacji wręcz absurdalnej, na przykład ktoś mógłby stwierdzić, że no gra generalnie z kimś generalnie, kto jest na przykład casualem, tak, nie gra jakoś dużo na turniejach i na przykład zacznie robić bardzo dużo błędów, bo się na przykład rozróżni. Więc wydaje mi się, że nie może było... Z kątem gry nie można za bardzo patrzeć na to, że ktoś jest dobry, czy ktoś jest zły, tylko po prostu grać swoje, tak, grać na daną armię, a to, czy ktoś generalnie robi swoje jakieś tam błędy mniejsze, większe, coś takiego, to tak naprawdę tylko i wyłącznie to wykorzystywać. Wiadomo, nie w jakiś chamski sposób coś takiego, ale na przykład jak ktoś na przykład, nie, źle coś ustawia, czy coś takiego, co no, z lepszym graczem na pewno będzie się rzadziej się pojawiać. No to po prostu no, brać to jako korzyść, tak? Aniżeli generalnie stresować się tym, że po drugiej stronie jest właśnie ktoś, kto w teorii mógłby być lepszy na przykład. No też trzeba sobie to powiedzieć jasno, że nie wiem, często visibility nie zawsze musi się wiązać z jakimś specjalnie lepszym skillem. Nie? No, czasami się pokrywa, tak. Na pewno, ale nie zawsze. Zawsze generalnie może być taki pan z Brudzewia, który sobie przyjedzie, nikt go nie zna i chłop generalnie wyjaśni wszystkich. No tak. Jak już udowodniliśmy. Masz doświadczenie drużynowe, także międzynarodowe. Czy status, rozmiar, historia WTC i oczekiwania z nimi związane są jakimś czynnikiem stresowym? Czy traktujesz ten turniej tak jak każdy inny? Bardziej się stresuję tym, że znowu generalnie coś złapię i znowu się zawiodę i generalnie jest swoją drużynę niż to, że nie wiem, że samo wydarzenie jest jakieś stresujące. Znaczy, samo generalnie WTC jako
Ranga turnieju na pewno w jakiś tam sposób generalnie z tego głowy siedzi pod tytułem, że no, to jest jeden turniej do roku, na którym generalnie można się wykazać ze swoimi teammate'ami, ale jednak z drugiej strony to też to nie jest tak, że na przykład nie wiem, że błędy się na przykład nie będą zdarzały, czy coś takiego, wiadomo, no, zawsze je generalnie minimalizujemy najbardziej, jak się tylko tak grając testy, ucząc się z zasad i tym podobne, ale nie można generalnie też podchodzić zbyt tak tego to powiedzieć, że to jest generalnie tak super świetny turniej, że musimy się generalnie tym jakoś mocno stresować. Więc tak, ja staram się jakoś o tym nie myśleć, bo też to nie ukrywam, że kiedyś na przykład mocno się na przykład stresowałem jakimiś takimi, nie wiem, grami z zagranicznymi ludźmi i tym podobne. No koniec końców to jest, jedziesz generalnie po prostu, żeby pokazać się z jak najlepszej strony. I się na tym starać się skupić, niż na samej wadze generalnie turnieju. No, to od siebie, nie wiem, mogę dodać, że jest jakby ciężko, na pewno nie, chyba nie jesteśmy w stanie nikt powiedzieć, że, nie wiem, pojechanie na WTC to jak pojechanie na dowolny inny zagraniczny turniej, na przykład. Bo tutaj jednak sam proces przygotowawczy trwa rok, de facto. Co nie? Więc tak, do żadnego innego turnieju nie potrafisz się przygotować rok albo ponad w przypadku poprzedniego WTC. Więc nawet samo to, że jakby tak długo przygotowujesz, nie wiem, jest to jakiś tam celem, no już sprawia, że gdzieś tam z tyłu głowy masz, że to jest inna ranga niż wszystkie turnieje do tej pory. To na bank nie można tego, nie można chyba powiedzieć, że traktuje się go tak samo jak inne turnieje. Tak, ale też nie możesz generalnie zamknąć i dać się zdominować tej myśli. Nie, oczywiście. Trzeba dalej grać swoje, no i jakby to doświadczenie, ten practice też wchodzi wtedy po prostu w grę, bo gdzieś tam zdobywasz automatyzm grania, nie myślisz o tym, gdzie grasz, co grasz i tak dalej, masz grę przed sobą i do widzenia, tyle. Tak, znaczy to też trochę generalnie wychodzi też granie na przykład na turniejach międzynarodowych, tak, no dajmy na to, nie wiem, jedziesz na lokale, a pierwszy twój lokal stresujesz się, jedziesz na, nie wiem, czelka mastera, a pierwszy twój master stresujesz się, tak, potem jedziesz na turniej międzynarodowy, stresujesz się, no i tak generalnie powolutku, aż się przyzwyczajasz po prostu do tego całego klimatu, który jest dookoła, no i już nie jest generalnie aż tak strasznie, znaczy jak wiadomo, trzeba zawsze mieć z tyłu głowy to, że no, nie jedzie się tylko stricte dla zabawy, a też, żeby generalnie wygrać. Dobra. Okej. Jak byś mógł opisać, czym kierujesz się w doborze armii, jaki playstyle ci pasuje? To jeżeli chodzi generalnie o wybory, to jest ciężkie generalnie do określenia, bo na ten moment generalnie za dużo nie wiemy, ale z perspektywy generalnie 9 edycji to na pewno najlepiej mi się grało armiami, które no mają generalnie bardzo duży toolkit, mają bardzo dużo generalnie jakichś takich rzeczy, które sprawiają, że nawet jeżeli coś się popsuje, to masz przynajmniej opcję zagrania w ten sposób, żeby wyciągnąć generalnie nawet z jakichś błędów coś takiego, bo na przykład jak przeziemnik cię na przykład za bardzo spuszujesz coś takiego. Tutaj na przykład w drukarkach jest na przykład gem, który pozwala na przykład chowanie pojazdu na przykład do rezerw z CPK, ściągając ze stołu, więc tak to też niejednokrotnie mi na przykład pomagało. Więc to na pewno generalnie są takie armie, które mają generalnie dużo właśnie generalnie takich zasad. Są po prostu flexi, a nie tak, no nie wiem, jakaś gwardia czy coś takiego, że nagrałem tylko i wyłącznie w jednej fazie czy tam półtorej. Więc to na pewno będę szukał jakichś takich. Na pewno generalnie drukarki będą takie dalej. Znaczy mam nadzieję, patrząc generalnie po przecieku generalnie z tych z Venomów, co pokazali na preview. Więc widzę, że może się znajdzie taka armia. Aczkolwiek jeżeli dajmy na to, team będzie potrzebował, żebym na przykład grywał hordę albo nie wiem, jakoś bardziej heavy elite armię. Ja na przykład grałem sobie tymi posesami, to też na przykład nie będzie problemu. Okej. A jakiś taki, nie wiem, preferowany playstyle? W sensie, jakbyś mógł właśnie wybrać, jaki playstyle byś chciał, nie? Wiadomo, odbiegając od tego, co będzie autentycznie grało, co jest realistyczne, to czym byś chciał grać tak najbardziej? Daj mi spada, który generalnie będzie grał ze wszystkim. No tak, czyli najchętniej pierwszy materac,
8 punktów ze wszystkim. Może troszkę. W sensie też nie grałem generalnie przez ostatnie 2 lata armią, która faktycznie przynosiła bardzo mocne wyniki niż generalnie tego okresu, gdzie drukarki po prostu dogwałciły wszystko, na co tylko popatrzyły. Ale też, też nie było generalnie też tak, że było łatwe te nauczki do zrobienia, bo wielokrotnie się okazywało, że ktoś, kto był mniej ogarniętym graczem, to nagle na przykład przynosił no, znacznie mniej punktów. Tym ideałem różnymi problemami. Nie ma samograjów. Tak bardzo jak można się tam domyśleć, że jakieś armie są samograjami, które totalnie wszystko zabijają na 2+, to jakby rzeczywistość pokazuje, że to dokładnie tak nie działa nawet w tej 9. edycji. I myślę, że w 10. też mimo wszystko. No, też tak myślę. Znaczy, mam nadzieję, że jednak jakaś armia kombatowa się pojawi, bo jednak no, strzelanie jest dla słabych. No, ale zobaczymy. Zobaczymy. Jak to jest grać z małpami z polskiego community? Bardzo pretensje, jakieś takie niemiłe pytanie, ale już dobra. No, nie ma małp w naszym community. Nie oszukujmy się. Tylko zwykli ludzie. No, ale tak pół żartem już tak jak mamy patrolować generalnie, nawiązując do tego pytania, to no, akurat uważam, że no, chyba nie zdarzyło mi się, że taka jakaś, nie wiem, niemiła sytuacja, która by sprawiła, że nie wiem, że miałbym mocne wahanie na to, czy chciałbym z kimś grać w teamie. Więc akurat uważam, że nasz community pod kątem generalnie, dajmy na to jakiś team spiritów, jest no, fenomenalne. Spoko. Czyżbyśmy przeszli przez wszystkie pytanka? Łoby, bo Diablo 4 czeka. Diablo 4 czeka, a ja patrzę za okno i patrzę na ten piękne słodeczko, które do mnie było. Miało padać. Gdzie jest deszcz, ja się pytam. Nie co ma. Takie kolejki, nie ma, takie nie kolejki na myjni są, chłopie. Nie ma. Nie będzie. Daj deszcz, bo nie chcę mi się płacić za myjnię. Jest. Dobra, w takim razie dziękuję ci ślicznie za to, że znalazłeś czas na nagranie podcastu w ten piękny weekend z piękną pogodą. Idź, dotknij trawy, nie bądź jak Neraden, nie strzelaj. Pójdę tylko dotknąć przez komputer. I wszystkich też dziękuję wszystkim słuchaczom za wysłuchanie podcastu. Przypominam o zapoznaniu się z ofertami naszych sponsorów. Linki w opisie, Hegemon Shop i War Tiles. I na razie, do następnego.